Po długim okresie braku dostępu do wydarzeń kulturalnych wreszcie niepowtarzalna okazja, by ponownie na żywo, a nie tylko przez internet, usłyszeć naszych kameralistów. 21 lutego w Suwalskim Ośrodku Kultury zagra dla obecnej na sali publiczności Suwalska Orkiestra Kameralna. Zimowa odsłona Filharmonii Suwałk pełna będzie prawdziwych perełek. Krzysztof Jakub Kozakiewicz wraz ze swymi muzykami zabierze melomanów w klimatyczną podróż do wiedeńskich koncertów noworocznych. Usłyszymy dzieła Strausa, szereg walców, między innymi ten nad pięknym Modrym Dunajem, mozartowską uwerturę z Wesela Figara, taniec węgierski Brahmsa. Nie zabraknie też wzniosłego walca Haczaturiana, napisanego do maskarady Michaiła Lermontowa, czy fragmentu z drugiej suity jazzowej Szostakowicza.